Cześć wam, dzisiaj z tej strony porucznik Sayo, dzisiaj inny styl witania, ale to jest nieważne. Dzisiaj nagrywam Titanfalla, na pewno dawno go nie widzieliście, zresztą jestem na pewno święcie przekonany, że tęskniliście za Titanfallem i za pewnym odcinkiem. Jak ostatnio byłem na live'ie Chrome, jeżeli mnie oglądasz, to wiesz, o co chodzi. To niektórzy pewnie podejrzewam, że tęsknili za odcinkami, których dawno nie było. Ale akurat dziś odcinek jest. Bardzo mnie to ogólnie cieszy, że w końcu czas znalazłem. Ale nie przedłużając, powiem przy okazji, co dzisiaj takiego będę robić. Moi drodzy, dzisiaj będziemy grać w Titanfalla. Może będzie z tego parę odcinków, zobaczymy jak mi pójdzie. Bo na czym wszystko będzie to polegać? Będzie to polegać na tym, że ja właściwie będę grę platynował. Znaczy ja już mam ją splatynowaną, prawie w pewnym sensie. I mam na przykład zrobioną taką mam na przykład przepraszam, nie muszę się wysłowić. Mam zrobioną taką główną, takie główne trofeum zrobiłem. I to jest trofeum, gdzie jak sami widzicie, gdzie pisze taka gwiazdka, gdzie jest taka gwiazdka żółta, pisze ukończona na poziomie mistrzowskim. I tu gdzie są przy każdej misji, gdzie są zaznaczone, przy każdej misji fabularnej, gdzie są zaznaczone te gwiazdki, to jest pokazane, że gra została, że grę przeszłem właśnie na mistrzowskim trybie, na poziomie oczywiście, nie trybie, tylko poziomie. No i właśnie tak właśnie wygląda. Oczywiście jeszcze jest poziom wysoki, trochę lżejszy, ale w Titanfallu na PS4 jest tak, że jak przejdziecie tą grę na mistrzowskim, to od razu zrobi się wam na wysokim, więc to jest tak, powiedzmy, że macie już od razu wszystko zrobione. Ale jak sami widzicie, to są takie czerwone lwy, znaczy przepraszam, takie niebieskie lwy. To są właśnie takie hełmy w Titanfallu. Nie będę mówił, o co chodzi może, chociaż wiem, że Midas czy ktoś by chciał wiedzieć. Ale jednak nie chodzi mi o to, no bo Titanfalla bardzo wyszedł w 2016 i wiele ludzi w to grało, więc wie każdy, o co chodzi, o jakie chodzi hełmy. A powtórzę, hełmy to są takie jakby takie dodatkowe znajdźki do gry, czyli na przykład gdzieś sobie hełm po prostu leży i musimy go tam wziąć. No i oczywiście ja nie mam wszystkiego tutaj widać zrobionego, jak sami widzicie, ale oczywiście ja sobie to zrobię. I moi drodzy, teraz wchodzimy sobie właśnie w ten tryb. I wchodzimy sobie teraz tutaj. Damy sobie na poziom wysoki, bo to nie jest jeszcze taki aż trudny poziom. Uwierzcie, grałem na poziomie mistrzowskim i naprawdę po prostu czysta męczarnia. No ale oczywiście też tak jest, no niestety. Tak jakby no. W pewnym sensie mistrzowski jest bardzo ciężki. Naprawdę musicie bardzo dobrze w Titanfalla grać. Musicie się po prostu nauczyć grać na trybach online, gdzie po prostu wszystko musicie robić w takim bardzo szybkim czasie. I po prostu musicie się bardzo nauczyć. Musicie być precyzyjni, bo na mistrzowskim wrogowie mają bardzo dobrego cela. I nawet kiedy jesteście na przykład w Tytanie w swoim, no to wiadomo, jest zupełnie to jest co innego, inna sytuacja. Ale w Tytanie jak jesteście, to też nie jest tak łatwo. To nie jest tak, że wasz Tytan obroni. No bo niestety, jakby chodzi mi o to, że jest, no Tytan może szybko stracić HP. Pamiętajcie, że gramy na mistrzowskim, więc Tytan też może mieć duże obrażenia. Może nasz własny Tytan zginąć i my razem z nim, tak? Dlatego trzeba uważać, więc no. Ale przejdziemy, ale nie przedłużając, przechodzimy już do samej rozgrywki, żeby nie było. Zasz, powiedz mi, że zabiłaś tego pilota. Pracuję nad tym. Skończ te swoje gierki. Więc mam o. Mam prawo do odrobiny przyjemności. Nie, jeśli zaniedbujesz obowiązki. Rozumiem, aż bez odbioru. Nie martw się, zgarnę tyle kasy za jego głowę, że będę ci mógł kupić każdą zabawkę. Sektor 4, Charlie. Detonacja ładunków 21 do 29. Uwaga, personel AMC, mówi Ash. Z uwagi na to, iż nie potrafiliście zneutralizować zagrożenia, jestem zmuszona zniszczyć cały kompleks. Uważacie, że przesadzam? Macie rację. Zalecam jak najszybszą ewakuację.
No tutaj akurat oczywiście dialog był taki chwilowy, więc dlatego troszeczkę się przyciszyłem na chwilę. Uzupełnianie klatek. A jak sami widzicie, to jest cały gameplay całego rozdziału trzeciego. Więc możecie spojrzeć na to z innej perspektywy. O, widzicie? To są właśnie te znajdźki. Ja już tutaj jedną widziałem teraz. Jej właśnie nie zdobyłem. O Jezu, co tu się dzieje? O Boże. No, tak, to jest Titanfall. Nie dziwcie się. Więc tak to właśnie tutaj wygląda. Ja tutaj wam właśnie pokażę. Gameplayu może z tej akcji nie będziecie oglądać, no bo Titanfalla pewnie już znacie. Więc tak, tak wygląda właśnie hełm. To są takie hełmy. Jak możecie zauważyć, taki hełm mamy na przykład nasz pilot, Jack Cooper, który zdobył to... Ten hełm od Jack Coopera to jest tak naprawdę... To jest tak naprawdę hełm od kapitana Lastimozy, który, jak sami wiecie, na początku już fabuły, już przy pierwszym rozdziale, nie treningu, tylko rozdziale, już niestety zginął. Oczywiście my po nim przejęliśmy hełm, jedyna pamiątka po nim, ale kiedy podejdziemy do hełmu, właśnie mamy hełm taki, o, nawet pisze nam, że zrobiono hełm. Więc no, i możemy sobie nawet zobaczyć, że mamy tutaj już na przykład dwa hełmy. O, czekajcie sobie, tak dla pewności pójdę tam. O, w grze zapomniałem powiedzieć, że można jakby podwójnie... Nie wiem, co zrobiłeś, ale seria wybuchów osłabiła manipulator. Uwolniłem się. O, Bitty coś tutaj mówił i musiałem się chwilowo przyciszyć, żebyście słyszeli. No, ale w takim razie chodzi mi właśnie o to. Może wiecie co, hełm zebrałem, ale może sobie poszczelamy chwilę. Sugeruję odwrót. Jesteś niedaleko mnie. Zaznaczam swoją pozycję. O. To jest taka bitka. Oj, 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 oj. Oj, bym ten zginął prawie. Jakoś tego karabinu nie przepadam za nim. Jakoś ten rozrzut nie odpowiada mi. Okej, skakujemy sobie robota. Okej. Tak wygląda mniej więcej taki króciutki gameplay. Więc właśnie tak chciałem tylko przekazać, powiedzieć, może tak. Okej, ale nie przedłużając dalej. Wychodzimy do głównego menu, no i patrzymy na wybór misji. No i pokazuje mi tutaj, że wszystko mamy jakby wzięte, tak? No właśnie. No to teraz wejdziemy sobie tutaj i poszukamy sobie może znajdźki. Oczywiście poziom wysoki. Wiadomo, poziom trudności wysoki w tej grze nie jest taki trudny. Mistrzowski to jest po prostu jest już takie ultimatum ciężkie, naprawdę. Czekajcie, napiję się. Tak, herbatka zielona. Nieważne. No więc na mistrzowskim musicie po prostu bardzo uważać. Naprawdę, musicie mieć oczy dookoła głowy. Na normalnym oczywiście też, czy wysokim poziomie, ale niestety na mistrzowskim wrogowie bardziej was słyszą, bardziej są czuli na to, kiedy was widzą. Wiecie, na normalnym możecie podejść tak z daleka i on nas nie widzi. Na mistrzowskim już jest inaczej, więc... To też jakby robi wam różnicę, więc radzę tak zwrócić na to uwagę, tak z czystej ciekawości, żebyście wiedzieli. O, dobrze, przechodzimy sobie do tej misji, gdzie musimy wziąć
te urządzenie od martwego już niestety kapitana Andersona. Martwy jest już. Ale musimy... No właśnie, wybacz Anderson. Dobrze. Dobrze, więc idziemy sobie teraz tędy. Pilocie Cooper, przeniosłem moje funkcje AI do tego urządzenia, aby możliwa była komunikacja pomimo zakłóceń. Okej, okay, idziemy dalej. Jak coś, ja tylko sobie chcę coś zobaczyć. Tak z ciekawości. Czy tutaj nic nie ma, no bo... Znaleźliśmy intruza, ale przemieszcza się w sposób nieprzewidywalny. Okej, tutaj chyba nic nie ma. Więc idziemy. Co ja była? Przed chwilą tu był! Widzicie go? Cokolwiek! Nie widzę celu! A widzicie, ja tego nie zrobię w maskowaniu, no właśnie. No dobrze, zobaczymy co tu mamy. Mamy taki pistolecik. Ale wolę ten jednak, bo mniej zużywa amunicji. Okej. Dobrze. Poczekajcie, bo ja szukam jednej broni, a jej tutaj nie ma. No nie, no nie ma jej. Dobra, no to bierzemy to. Włączam wieżyczki w południowo-wschodnim korytarzu. Mamy intruza, jest... ...zbrojony i niebezpieczny. Wszystkie jednostki do południowo-wschodnich wind na poziomie czwartym. Zrozumiano, Centrala! Ruszamy! Okej, okay, musimy tutaj poszukać jakiejś znajdźki. Ktoś go widzi? Oj, poczekajcie. Dobra. Mamy to. Nie. Nie chcę tego. Okej. Miałem wrażenie, jakbym kogoś słyszał, ale wydawało mi się. Weźmy ma Steve'a, to jest bardzo dobra broń. Tak przy okazji chciałem zaznaczyć.
O Jezu, ojejejej, zginąłem. No właśnie, taka nieuwaga, tak stoję i strzelam. No właśnie. No dobrze, no to spróbujemy jeszcze raz, przecież nic się nie stało. Na pewno. Bierzemy sobie tą broń, no bo to jest taka, moim zdaniem, chyba lepsza. Okej, dobra. Muszę nadać amunicję, bo... Okej, drony. Dobra, myślę, że możemy dalej iść. No, weźmiemy sobie tylko amunicję. Bardzo dziękuję. No, Jezu, spadłem. Prawie. Dobrze. Oddział Beta 4. Zobaczymy tylko, czy tutaj nie ma przypadkiem właśnie tej znajdźki, której ja szukam. Ale chyba już ją wziąłem, bo na to wychodzi, że tutaj nic już nie ma. Nawet mogę zobaczyć. A nie, przepraszam, ona jest! O, widzieliście? Jest ta jednak znajdźka. Dobrze, no skoro jest, no to... Ojej. Kontynuować operację. Test ma być przeprowadzony. No, pogramy trochę z broni takiej lepszej. Fragment niepełnego dziennika Andersona. Włączam odtwarzanie. Dziennik Andersona 341. IMC faktycznie coś znalazło. Zakrzywia przestrzeń i czas. Na pewno tego nie zbudowali, ale może to naprawić. Skutki mogą być katastrofalne. Bez odbioru. Okej, ja już oczywiście jestem, tylko musiałem się napić, no bo wiecie, tak cały czas gadać, to trochę sucho jest. Okej, ja już jestem, żeby nie było. Która jest tutaj godzina? Okej. Odcinek nie chcę, żeby był jakoś długi, no bo PlayStation też nie może nagrywać w nie wiadomo ile. Ale oczywiście, zobaczymy. Dobrze, myślę, że tu chyba nic nas nie sprowadza innego. Więc możemy tu chyba iść. O kurde. Dobra, stąd mamy praktycznie wszystko. Jeśli nie przeprowadzimy testu Arki teraz, nie będzie już okazji. Okej, możemy wyjść. Teraz wybór misji. Dobrze, czyli teraz mamy praktycznie wszystko. No to teraz wydaje mi się, że możemy zrobić to. Oczywiście poziom wysoki, no bo jak najbardziej. I jakże inaczej, moi drodzy. Przepraszam. Jakże inaczej możemy tak postąpić. Och, ten piękny ekran wczytywania tej misji. Co będzie mówić o całej misji, naprawdę. Bardzo mi się w ogóle podoba. W ogóle też mam praktycznie wszystko, że zrobione, tylko platynujemy to. Więc mi się najbardziej bardzo to podoba. Oczywiście tutaj jesteśmy jakby dalej Jackiem Cooperem, żebyście nie myśleli, że zmieniliśmy naszą jakby postawę postaci. Kapitan Jan Traktona. Zapewnimy wam lądowisko.
Okej, strzelamy jak najbardziej. Pierwsze trafienie! Drugie trafienie! Trafienie! Wszystkie jednostki trafione! Zbliżamy się do transportera! Pomińcie go! Musimy dorwać drakonica! Jest identyfikowany obiekt na 11! Co to było do diabła? Ktoś coś widzi? Oho. Polu widzenia. Mam dobrą pozycję. Oho. Mam cię, młody. Trzymaj się. Ach, ale akcja. Tak, oczywiście ja wszystko to znam, ale... Tylko platynuję, szukamy znajdziek. Jak nie, to znajdźki znajdziemy w innym odcinku. A jak nie, to poza odcinkiem. Komandor Briggs, tu kod 6-4, zabierzemy go. BT, musisz nim wrócić. Tak jest, 6-4. Dasz radę, Cooper. Do dzieła! Cooper, szykuj się! Tak jak ostatnio. Nie zupełnie. Ruchome platformy wprowadzają szereg zmiennych do trajektorii rzutu. Powodzenia. Okej, lecimy jak najbardziej. I Wistawio, moi drodzy. No i jesteśmy. 6-4, Cooper, słuchaj, nie możemy cię podstawić bezpośrednio pod mostek. Nie przebijemy się przez te działa. Wyrzucimy cię na rufie. Będziesz się musiał dostać na dziób. Kontakt z lewej. Cooper, podlecę tak blisko jak się da. Wyczuj moment, żeby skoczyć. Teraz, dawaj! Okej, właśnie już jesteśmy, więc jak sami widzicie... O, dostaliśmy trofeum, czyli to co chciałem zrobić, a czego nie umiałem. Weźmiemy sobie tylko inną broń, bo szczerze mówiąc jakoś nie przepadam za typem takich broni. Oczywiście amunicję sobie weźmiemy, no bo jakże inaczej. Młodzie czciele! Proszę, odsłaniajcie mnie! Robiciele, włączone! Okej, musimy uważać, bo to jest poziom jednak wysoki, no to... To jednak też będzie niebezpiecznie, chciałem tylko uprzedzić. Gdzie? Okej. O Jezu, o Jezu, o Jezu. O, jak sami widzicie, to jest... Na wysokim też się tak... O, właśnie o tym mówiłem. O, no właśnie. Na mieszczo... Znaczy, przepraszam, na wysokim też możecie zginąć łatwo. Ale to nie jest taki poziom trudności jak na mistrzowskim, więc troszeczkę ulgi macie, tak w zapasie. Ojojojojoj. Dobrze, weźmiemy sobie tylko odpowiednią broń. No i możemy ruszać, nie? Uważaj z lewej. Która to była broń? Okej, dobra, uciekamy tędy, bo to jest za dużo ludzi. Naprawdę. Dobra, chyba... Rzucamy im granata i będzie boom. Malutkie, ale jest. O, no kolego, no chodź tu. Okej, teraz się nie będziemy z nimi bambuko, tylko bierzemy Mastiffa. Oj, kolego. Tak nie będziemy.
się bawić. Dobra. Jest czysto. Poszukam tylko jeszcze jakiś znajdziek. Tak w razie W. Tutaj nic nie ma, więc idziemy tędy dalej. Jak fabuła nam mówi. Komandor Briggs tu Braxton. Działa Malty i ten napijający. Ja się przez ten czas napiję znowu. Pracujemy nad tym. Wytrzymajcie. Cooper jest w drodze do głównej baterii dział Malty. Nie jestem pewien, czy to wystarczy. Cooper, pośpiesz się. Back na pecz do Kuby. Opuścić statek. Okej, no odejdziemy sobie tylko amunicję na spokojnie. Utrzymać kurs. Okej, teraz musimy uciekać, bo teraz jest najgorszy moment w tej grze, na który ja po prostu go nienawidzę. Okej, ładujemy spokojnie amunicję, żeby nie było. Na spokojnie. No dobrze, no to... Jest tutaj coś takiego dodatkowego? Nie, tutaj chyba nic innego nie ma, więc możemy ruszać. O Jezu, ten statek tak trzęsie jak nie wiem co. Naprawdę. Widzicie, nawet go trafi się mogę. Drugie działo zniszczone, rozwal ostatnie. Dobra, dobra. To możemy lecieć. Teraz może pogramy bardziej z broni na daleko. Albo na blisko? Lepiej. Chyba koledzy mi pomogą. Ja pójdę od tyłu. Jeszcze ci pozostałem piecie! Miało trzecie padło! To już chyba wszyscy. Brak wrogów w polu widzenia. Cooper, 6-4 wkraczają na pokład. Na pokładzie Malty są wciąż działające działa przeciwlotnicze. Trzeba je wyłączyć z poziomu mostku, żebyśmy mogli się zbliżyć. Robi się. Nieźle, Coop. Dobry ogień osłonowy. Nie damy ci zginąć. Komandor Briggs, będzie potrzebna pani pomoc. Przyjęłam, Bear. Jestem w drodze. Do mostku można się dostać przez tamten hangar. Jakieś pomysły? Tu Briggs, co mam zrobić? Zamknij drzwi i trzymaj kurs. No, chyba nie myślisz, że... Nie, nie, czekaj. Za mną! Kocham tę robotę. Nigdy nie jest nudno. Po prostu rusz tyłek, Davis. Domyśl prawo, daj przygotować się. Kontrola przed... Oddział Alfa Zarni. Wysyłam Indenatu. O, teraz najlepsza bitka będzie. Do wszystkich oddziałów bezpieczeństwa. Spróbować się w hangarze. Powtarzam, wchod czerwony. A to ty, dobra, przepraszam. A to ty, no Jezu. Czemu mnie tak mylicie? Dobra, najpierw tą bitwę przejdziemy. Są to jakieś bronie dla mnie? Nie, na pewno nie ma. Tak podejrzewałem. Dobrze, poszukam tu jeszcze jakieś znajdźki szybko. Ja wiem, że fabuła dalej się kręci wokół mnie. Ale tak w razie W szukam. Chociaż jestem pewny, że tutaj nic nie ma, więc musi być to dalej. O, widzicie? Już mnie walnął. No, no patrz, ej, no, no widzieliście? Jego nie, jego... Ej, ja... Co? Nie. Co? Ale przecież ja go normalnie walłem, to ja nie rozumiem. No dobra. Do wszystkich oddziałów bezpieczeństwa. Spróbować się w hangarze. Powtarzam, kurcie!
Dobra, no to... Oni mi oczywiście pomogą, ale nie mogę też polegać tylko na nich. Więc muszę też polegać... O, widzicie? Na sobie. No... Ej, no nie, to jest... Ja nie wiem, co się z moim padem dzieje. Ja naciskam normalnie... Naciskam normalnie i wszystko działa, a teraz nie. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, lecimy dalej. O, no tak właśnie, to jest właśnie Titanfall. Na wysokim też nie będzie wam łatwo. Okej, okay, okej, okay, dobra, 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 spokojnie, już idę. Muszę tutaj pomóc, bo oni też mogą zginąć, dlatego chwilowo będę. I teraz weźmiemy ostatnią znajdźkę, jaka jest tutaj na tej mapie. Zobaczymy. Ja tylko pójdę po jedną rzecz, żeby nie było. O właśnie, o tak, o właśnie. A ja mówiłem właśnie, że ja czegoś nie wziąłem kiedyś. No i mamy chyba zrobione. Tak mi się... O właśnie, dokładnie przeczesane. No i to jest cudowne. Oczywiście ja teraz pobiegnę tam do nich, no bo oni na mnie biedni czekają. Widzieliście, poszło naprawdę fajnie, gładziutko. Obejdź tę konsolę, wyłącz działa. Okej, teraz widzicie, w Titanfallu jest taka akcja. Wciąż masz kontrolę nad mostkiem. Użyj swojego mechanoża, żeby ustawić się za Drakonisem. Barker, dostarcz Bibi do Coopera. Tak jest, robi się. Trzymaj się, blaszaku. Do wszystkich, zlikwidujcie wrogie cele i udajcie się do Drakonisa. To jest to. Jesteś za nisko, drążek do siebie. No jak sami widzicie, to jest taka akcja. To jest taka akcja, gdzie jak sami widzicie, możemy sterować statkiem. W żadnej grze tego nie ma, tylko Titanfall to oferuje. No, witam przyjacielu, zdebuguję. Gotów do przekazania sterów pilotowi. No i wchodzimy do naszego Tytana. Cooper, zapewniamy ci wsparcie. Przejdź na pokład i dostań się na Drakonisa. No i szybko poszło. No szczerze mówiąc, tutaj już nic nie ma, więc możemy zrobić coś innego, więc możemy stąd już wyjść. Dobrze, zobaczymy, co tu mamy. Więc tak jak sami widzicie, ja mam wszystko, grę przeszłem na mistrzowskim. Na mistrzowskim. Wszystko jest kontynuowane, naprawdę. Ciężko było, ale się dało. No dobrze, więc zobaczymy, ja sobie... Wybór misji i zrobimy sobie... jak to się nazywało? Próba ognia czy zakrzywiacz? Nie, przepraszam, to był chyba zakrzywiacz. Więc zrobimy właśnie tak. Ile czasu mi zostało? Chyba jeszcze jest. Okej. Zobaczymy... Teraz.
Disk, twoje problemy mnie nie obchodzą. Gdy dostarczysz Archę zgodnie z kontraktem, twoja zapłata zostanie przekazana przez IMC. Po prostu przygotuj szmal. Zdobędę twój cenny ładunek, ty durnio. Ej, Tytanie! Zaraz się otworzysz i dasz mi to, czego chcę! Komenda głosowa nierozpoznana. Może po prostu go rozpruję? Nie możemy ryzykować. Arka jest niestabilna. Ej, bohaterze, masz coś mojego, a ja chcę to z powrotem. No już, powiedz Tytanowi, żeby się otworzył. W sensie, zwierzył? Ciągle zgrywasz bohatera, co? Za ten kontrakt obiecano mi sporo fosy. Więc powiedz mu tak, jak się nie otworzy, po prostu strzelę ci w łeb. Pilot w niebezpieczeństwie. Układ optyczny niesprawny. Nie mogę namierzyć pilota. Postawić go! Teraz go widzisz? Jest tutaj! Jest tutaj! Widzisz go teraz? Funkcjonalność zagrożona. Poważne uszkodzenia. Mam to gdzieś, jak bardzo jesteś uszkodzony. Jestem, kolego, pewien, że coś tam jeszcze w środku ci tyka. Otwieraj się już, albo strzelę pilotowi prosto w łeb. Pamiętasz jeszcze cyferki, prawda? Teraz policzę do trzech. Raz. To nie było takie trudne, prawda? Tak to już jest z zespołami. Albo się razem wygrywa, albo się razem idzie do piachu. No jak sami widzicie, no... Cooper? O, właśnie. Tutaj. Cooper, nie mogę kontynuować misji. Ty jednak możesz. Weź zestaw Steel. Da ci największą szansę na przeżycie. Sami widzicie, teraz jest najgorsza akcja, której nie lubię, bo jest bardzo smutna. No ale cóż mogę zrobić, no. Ale happy end będzie za kilka chwil. Nie będę jakoś robił teraz drugiego odcinka, więc myślę, że zostawimy to sobie jeszcze, ale dobiegniemy do jeszcze paru miejsc. I zrobimy co trzeba. Sygnał, ale słaby... Tylko tak mogę dojść mówić. Tutaj. Komandor Bridge, wykrywa merchant danych, słaby sygnał. Wasz współrzędny? Wzmocnij sygnał, muszę się z nimi połączyć. Komandor Bridge, mamy pozycję Coopera, wyciągnął rdzeń BT. Musi mieć zestaw Steel. BT, Cooper, spuśćcie raport. Cooper, słyszysz mnie? Odbiór! Cooper, odezwij się, odbiór! Cooper, komandor Sarah Briggs. Jeśli nie
jedną szansę na odwrócenie losu tej bitwy. Flota kieruje się w stronę zakrzywiacza. Jesteśmy w drodze. To nie koniec. Zrobiłem to zadanie, super ślisk, ale dopiero po jakim czasie mi się to zrobiło? No właśnie, po jakim czasie? Ale dobrze, zrobiliśmy to, bardzo fajnie. Nie spodziewałem się, naprawdę. No dobrze, podoba mi się, no fajnie, że... O, zapisało się w tym miejscu. O, i teraz zrobimy, moi drodzy, to, co właśnie chciałem zrobić. Tylko musimy jeszcze tutaj... O, jeszcze tutaj parę chwil musimy tutaj postrzelać. To nie jest tak, że od razu sobie po prostu zrobimy to, co chcemy. No, platyna nie jest prosta. Chociaż i tam fal, tak powiedzmy, że... Niektórzy twierdzą, że ta gra tak 8, 6 na 10 jest poziom trudności. Czyli powiedziałbym, że nie jest jakoś duży poziom trudności do zrobienia platyny, co do niektórych jak myślą, ale zobaczymy. No widzę, że platyna to jest prosta, tylko wystarczy się skupić, porobić jakieś zadania. Mój tytan jest gotowy, możesz go przyzwać. No właśnie, tytana. No i zaraz zrobimy to, co chcemy, tylko jeszcze musimy parę rzeczy tu zrobić. Czyli tak, tytana musimy tutaj zawołać. Czyli nasz BT ożyje, nasz najlepszy przyjaciel, który zginął, a jednak... przeżyje. Witaj, Jack. Dobrze, że jesteś w jednym kawałku, BT. Nie w jednym, tylko w 25 tysiącach kawałków. BT-7274 gotowy do walki. Pora ukończyć naszą misję. Cooper, rzucam do walki z IMC wszystko, co mamy, ale to nie wystarczy, żeby powstrzymać zakrzywiacz. Musisz się dostać do sterowni. Komandor Briggs do wszystkich. Wesprzeć ogniem Coopera i BT. Odsłaniajcie ich za wszelką cenę. Przyjąłem, wykonuję. Cooper, idź na wzgórze. Osłaniamy cię. Lecisz! Tytan zniszczony. No dobrze, więc teraz jest taka akcja, gdzie musimy walczyć ze wszystkimi. No i oczywiście to zrobimy, przecież... Wiadomo, że... Nie przestaniemy walczyć. No tylko sobie może zmienimy tutaj taktykę, gdzie... O właśnie, weźmiemy sobie coś takiego. Używać, bo musimy go zrobić do jednej prostej misji, raczej do trofea prostego. Weźmiemy sobie tylko baterię, żebyśmy się troszeczkę uleczyli. No i... o. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego nie giną. No dlatego, że... No... Pomaga nam nasza drużyna. Dlatego... Dlatego tak to wygląda. No właśnie. Nie chcę tutaj paść kolejny raz. Ale SRR pomaga. Straciliśmy łączność ze Stockfonem. Raportuj, już! W
Mówi kapitan Landegger Radlip. Stop tą trzyją. Salwę i zaraz się rozbije. Komander Briggs, tu Gates 6-4. No więc teraz tutaj... Jesteście w samą porę, Gates. Nie wiem, które to jest miejsce, ale na pewno jeszcze nie teraz. Jesteśmy z tobą. Systemy namiarowe aktywne. Możemy strzelać. Otwieram ogień. Sorry, kolego. Dasz mi rady. Rdzeń gotowy. Oczywiście pokazuje nam, że rdzeń mamy gotowy, ale my jeszcze go używać tak osiekowo nie będziemy. No bo musimy go, tak jak mówię, musimy go użyć do prostego trofea. Uruchamiam rdzeń laserowy. Solidy tam zniszczone. Otwieram ogień. No jak sami widzicie, ten ogień po prostu te tytany niszczy, po prostu wow. Więc jak sami widzicie, to jest tak cudowne. Taka dynamika jest niekiedy podczas wojny. Nie będziemy się przejmować takimi malutkimi ludkami, którzy chodzą za nami. Chociaż, czekajcie. A nie, dobra, nie o to mi chodzi. Biegniemy prosto. Okej, tego rozwalimy. Weźmiemy ich na siebie. Teraz wszystko w twoich rękach. Wytrzymam. Super! Bliski ślon są niedaleko. Mają arkę, nie zatrzymuj się! Musimy powstrzymać IMC przed skorzystaniem z zakrzywiacza. Jeśli zawiedziemy, harmonia zostanie zniszczona. Poczekajcie, musimy to jeszcze raz powtórzyć. Poczekajcie. Powtórzymy to jeszcze raz, no bo coś tutaj nie wychodzi. No chyba, że zobaczę jak to jest czasowo, ale nie wiem. Blisk, twoje problemy mnie nie obchodzą. Gdy dostarczysz arkę z... No właśnie, tutaj chyba już to trwa dość długo. Więc zobaczę. Na pewno jeszcze tego trofeum nie zrobiłem. Dobrze, więc podejrzewam, że trwa to dość już długo, więc myślę, że to zakończymy w tym miejscu. Ja tą trofeum, moi drodzy, zrobię sobie już sam, ogarnę bezproblemowo. Więc tak, ja dziękuję wam za oglądanie, myślę, że wam się to podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, nie musicie. Więc ja się z wami żegnam, z tej strony Prosznik Sayo, cześć!